No bo ja zasugerowałem pani profesor, gdzie jest źródła kryzysu. Ruskiej agentury. Kryzysu i wszelkie inne. We własnych szeregach ją pielęgnujecie państwo. To, że pan Ujazdowski, wasz wiceprezes do niedawna, już jest kandydatem Platformy na prezydenta Wrocławia, to przecież nie moja wina. No to nie ja hoduję wrzód na własnej dupie, tylko wy to robicie. Tylko to jest dupa, że tak powiem, już teraz nasza wspólna. Boli. I to przykre jest dla niewinnych ludzi. Właśnie. I ja mam prośbę, żeby też pani profesor tak nie za bardzo tą ruską agenturą rzucała, bo to zupełnie jest, świadczy o tym, że zupełnie nie ma pani rozeznania, bo czyją agenturą to my jesteśmy, to my już lepiej wiemy, od lepiej zorientowani. Bo to ci akurat ruscy agenci wytłumaczyli państwu i światu, czyją my jesteśmy agenturą. I ruską agenturą. Wszelaką jest. Zdecydujcie do jasnej cholery, bo już nie wiem, skąd tą forsę biorę, to ja niedługo, jak jakiś ten cesarz Republiki Środkowoafrykańskiej sobie tron ze złota zrobi i będę w takim lamparcim płaszczu tutaj zasiadał przed państwem, otoczony wianem półnagich chórystów. To do Korwina się nawet, zwrócimy o pomoc. Że nawet Korwin mi pozazdrości. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość jest bezradne wobec merytorycznej krytyki, która wychodzi z telewizji Idź Pod Prąd, czy ruchu 11 listopada i uruchamia tak zwany Departament Plotki. Tutaj z tego samego środowiska, bo pani Pawłowicz i doktor Targalski to jest mniej więcej to samo środowisko, powiedzmy takie kiedyś skupione wokół Antoniego Macierewicza, wyszły dwie plotki całkowicie przeciwne na nasz temat. Otóż ja jestem amerykańskim agentem według doktora Targalskiego. Wcześniej byłem ruskim agentem, ale pojechałem do Stanów Zjednoczonych. Tak on tam pisał w tych swoich wypocinach. I tam przewerbowali mnie ewangeliczni chrześcijanie czy ktoś inny i teraz jestem już amerykańskim agentem. Tak, na poważnie. Wychodzę z lotniska, tam panie, chodź pan tu, będziesz pan naszym agentem. Teraz naszym agentem. Aha, no to fajna rzecz. Zobaczcie, doktor Targalski twierdzi, że jesteśmy amerykańskimi agentami, a pani doktor, przepraszam, już tu wyższa szarża, profesor Pawłowicz twierdzi, że my jesteśmy rosyjskimi agentami. Obie te informacje są oczywiście wyssane z brudnego jakiejś tam kciuka czy onucki i nie mają żadnego dowodu, tylko że ktoś był w Stanach, w Rosji nie byłem i się nie wybieram, pani Pawłowicz. Ciekawe, czy ona była, to by trzeba tam zbadać. Czyli to jest dowód, że to środowisko nie może sobie poradzić siłą, zarówno społeczną, właśnie was, uczciwych polskich patriotów, którzy i tu, i za oceanem zaczynają się już organizować w kluby podpisów. Idź Pod Prąd i w struktury partii Ruch 11 listopada i nie mogą sobie poradzić z argumentami, które tutaj słyszy kilkadziesiąt tysięcy Polaków każdego dnia. Dlatego sięgają do tak podłych, ubeckich metod, bo wyciąganie tego typu rzeczy bez żadnego dowodu u ludzi, którzy walczą po stronie wolnego świata, narażając siebie od paru lat i to każdy uczciwy zobaczy, kto rzeczywiście toczy walkę polityczną z ruską agenturą, no to jest naprawdę poziom już nie idiotyzmu, ale poziom podłości, którą Prawo i Sprawiedliwość w postaci takich person jak Targalski czy pani profesor Pawłowicz swoim wyborcom serwują. Na szczęście, czy dzięki Bogu, o tak powiem, tu wy, nasi widzowie, zrobiliście pewną tam, że tak powiem, lewatywę w komentarzach tej pani i powiedzieliście, co o niej myślicie, za co dziękuję. Potęga Idź Pod Prąd w mediach społecznościowych nie ma sobie dzisiaj równych. Prawo i Sprawiedliwość dokładnie to wie, dlatego sięga do metod ubeckich za pomocą tych Departamentu Plotki na nasz temat i do metod sowieckich, używa aparatu państwa do niszczenia nas. Tak jak powiedziałem, nie mamy prawa zarejestrować konta w banku. Chcą nas odciąć od funduszy i Państwowa Komisja Wyborcza nadal nie ujmuje ruchu 11 listopada na swojej stronie. Grzegorz G. był, czy jest przyjacielem kandydata na prezydenta Krakowa, Konrada Berkowicza, właśnie z partii Wolność. I tutaj też jest informacja, że te związki z kilkoma partnerkami naraz miał podczas imprez partii
Wolność. Dziewczyny najczęściej spotykał przy okazji imprez wolności. Robił wrażenie, bo mógł pochwalić się, tak jak mówiłeś, że ma dostęp do Korwina Mikkego. Zdradza inna osoba z otoczenia działacza. Sprawa trafiła do prokuratury. My mówiliśmy tu dawno, przynajmniej ja. Korwin to jest komunistyczny kret wypuszczony przez strategów komunistycznych z Instytutu Moskiewskiego Cybernetyki, który hodował na przyszłość takie pseudoautorytety, które później ludzie typu Urban, czyli komunistyczny aparatczyk na sztywno od propagandy, na początku lat 90., to Urban kazał pompować Korwina w mediach publicznych, ile się da. I to jest, można sobie wklepać Urban o Korwinie, wpiszcie sobie w internet i będziecie wiedzieli. A teraz po tej aferze możecie tylko zobaczyć, że to, co mówiliśmy o prawdziwych standardach tego środowiska, to jest prawdą. Jeśli ktoś się nie dowiedział, no to współczujemy, że złapał kiłę tutaj fizyczną, też... czy kiłę umysłową od tego środowiska. No. Taka ciekawostka. Ja powiem tyle. Obciar prorosyjska zawsze syfem skończyć się musi. Przenośnie albo, dosłownie. Albo kiłą. Pamiętacie, jak Korwin rzucał takie hasła, że to tam jest jak dżuma i cholera, nie? To my teraz przerobimy, że partia Wolność to jest syf lub kiła. Może dwa w jednym. Dzień dobry, Agata Kowalska. Witam Państwa 25 maja, w piątek, w programie Kowalski-Chojecki na żywo. Ze mną jest Marian Kowalski. Dzień dobry Państwu. Pawła Chojeckiego nie ma dzisiaj z nami, jest w podróży. Więcej powie w poniedziałek. Będzie opowiadał, gdzie podróżował. Zaczniemy dzisiejszy program od informacji, że Kurier Lubelski opublikował sondaż, kto zostanie prezydentem Lublina. No i? Oczywiście zostałeś uwzględniony. Och, jaka łaskawa redakcja. Nie? I w wydaniu papierowym umieścili taką informację, że zrobili sondaż, przepytali 600 osób i dostały 7,5%. Natomiast w wydaniu internetowym, tam gdzie sobie można klikać, masz procent 33%. Jest pewna różnica? No, duża. Zupełnie z czego wynika? No właśnie, jak myślisz, z czego wynika taka różnica? Z błędu drukarskiego. Siódemkę zjedli, trójkę zjedli z przodu. No, jest różnica dosyć duża. Ale... Nie wiem, kim są pozostali panowie niektórzy zupełnie. Nie wiem, czy pan Jakub Kulesza, nie mieszkający w Lublinie. Może startować na prezydenta Lublina. Pewnie może, gdzie zechce tylko. Czy to jest uczciwe wobec wyborców? Spadochroniarz. No nie wiem, czy w ogóle zgłosił się, czy to tak został wstawiony przez redakcję. No nigdzie o tym nie można było przeczytać. Nie wiadomo, nie zgłosił w każdym razie pan Kulesza swojego startu. Zobaczymy. Zobaczymy. No dobra, to przejdźmy do tematu głównego. Wczoraj Donald Trump odwołał spotkanie z Kim Jong-unem. Opublikował wczoraj list Biały Dom do przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una i poinformował, że odwołuje ich zaplanowane na 12 czerwca spotkanie na szczycie w Singapurze. Jako powód podał gniew i wrogość ze strony Pjongjangu. I na Twitterze napisał: niestety byłem zmuszony do odwołania szczytu w Singapurze z Kim Jong-unem. To jest tweet Donalda Trumpa. I zamieścił na Twitterze kopię swojego listu do północno-koreańskiego przywódcy z datą 24 maja, w którym jako argument do anulowania spotkania podał otwartą wrogość ze strony Pjongjangu.
Według anonimowego źródła w Białym Domu do podjęcia ostatecznej decyzji skłoniła Amerykanów reakcja Pjongjangu na wypowiedzi wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a, północno-koreański wiceminister spraw zagranicznych Cho Son-hui w nocy ze środy na czwartek nazwał wypowiedzi Pence na temat Korei Północnej głupimi i groził nuklearną konfrontacją. Trump ocenił, że do spotkania nie dojdzie ze względu na dobro obu stron, ale na szkodę reszty świata. Nazwał sytuację straconą okazją do osiągnięcia trwałego pokoju oraz wielkiego dobrobytu i bogactwa. Ta stracona okazja to naprawdę smutna chwila w historii. Jaka była twoja informacja, jak się dowiedziałeś, że to spotkanie zostało odwołane? Ja się wcale nie dziwię, że prezydent Trump buduje napięcie wokół tego wydarzenia, bo gdyby przywódca Północnej Korei w zasadzie bez żadnych warunków wstępnych, no bo taka była, no niewielkie były warunki wstępne, tak? Usiadł do stołu z przywódcą największego mocarstwa zachodniego, to by się okazało, że nie rozmawiał jak równy z równym. Także bardzo dobrze Donald Trump doprowadził do sytuacji takiej, że jeżeli dojdzie do tego spotkania, to pod warunkiem, że komuniści północno-koreańscy będą się dobrze zachowywać, już samo siadanie z nimi do rozmów będzie dla nich wielkim przywilejem. No to czyli to był dobry pomysł, żeby organizować takie spotkanie? Ale rzeczywiście, że tak. No, dlaczego? No dobry, ponieważ można wreszcie drogą pokojową wynegocjować na przywódcy Północnej Korei to, o co wszyscy rozsądni ludzie zabiegają. Między innymi o to, żeby przestał szantażować swoich sąsiadów i nie tylko sąsiadów, bo Stany Zjednoczone też szantażuje i straszy bronią jądrową, ale co najgorsze, cierpią na tym obywatele, znaczy w zasadzie nie obywatele, a mieszkańcy Korei Północnej, którzy są tak naprawdę niewolnikami reżimu. I los tych ludzi dla mnie także nie jest obojętny. Myślę, że utrzymywanie tego reżimu komunistycznego, który trwoni pieniądze na kosztowne jądrowe fajerwerki, po to, żeby móc handlować strachem, jest kosztem ich poziomu życia, zdrowia, wolności. I co tu dużo mówić, jest to wielkie nieszczęście dla narodu północno-koreańskiego, rządy komunistów. Także próba obalenia tego systemu wszelkimi metodami jest bardzo słuszna. To, że metoda pokojowego dokonania zmian jest brana pod uwagę przez Stany Zjednoczone, to dobrze, ale przywódca północno-koreański i jego reżim muszą zdawać sobie sprawę z tego, kto tu komu łaskę robi. Bo prawda jest taka, że reżim północno-koreański no, może straszyć i wygadywać rozmaite rzeczy, od czasu do czasu odpalać te rakiety, tylko jest bardzo kosztowne. A tymczasem no, nawet najbardziej steroryzowane społeczeństwo w pewnym momencie może, że tak powiem, się wkurzyć na władzę. A zdajemy sobie sprawę z tego, że no, rządzenie nawet państwem komunistycznym wiąże się z dużym ryzykiem, bo nigdy się nikim nie rządzi jednoosobowo. Potrzebny jest aparat władzy, w tym bardzo kosztowna armia. I kwestia, czy armia złożona, bądź co bądź także z niewolników, przypadki ucieczki żołnierzy północno-koreańskich na południe są powszechnie znane. Czy ta armia będzie dłużej chciała uczestniczyć w trzymaniu w ryzach takiego dziwacznego bytu politycznego, archaicznego, niewydolnego i powodującego to, że zwykli Koreańczycy północni, no, jak mają możliwość się dowiedzieć, jakich kuzyni z południa żyją, zaczynają zaciskać pięści. I nie wiadomo, ilu wysokich generałów też zechce zacisnąć pięści. Przeciwko Kimowi oczywiście. A czy uważasz, że to grozi wojną? Nie, tu nie przesadzajmy. Taka narracja Kima jest, że jak nas wkurzycie, to tam będziemy strzelać, tylko na zdrowy rozum. W kogo strzelił? W Japonię i w Koreę Południową. Stany Zjednoczone i tak nie zostaną naruszone, bo to jest i daleko, i do końca nie mamy informacji, czy Korea Północna ma zdolność przenoszenia pocisków, a na pewno nie tylu, żeby zniszczyć całe Stany Zjednoczone. No to jest oczywiście nie, a tymczasem wiemy dobrze, że w pobliżu wybrzeży północno-koreańskich i w niedalekiej okolicy pływają amerykańskie jednostki wojenne, które mają ładunki jądrowe i w zasadzie można Koreę Północną
doprowadzić do stanu całkowitej ruiny na wiele pokoleń, tylko tu nie o to chodzi. Myślę, że to, że Donald Trump i Stany Zjednoczone wyciągają rękę do zwykłych Koreańczyków, ale pod pewnymi warunkami, że tutaj trzeba zmienić styl rządów. No, te informacje docierają do Koreańczyków północnych i myślę sobie, że utrzymanie tego narodu 20-milionowego, zdaje się, w ryzach jest bardzo kosztowne. I ja mówię, no, przypuszczam, że także wśród aparatu partyjnego i dowódców wojskowych północno-koreańskich oni też się biją z myślami. Czy trzymamy tak, jak jest? No, w nieskończoność się nie da, tak? Czy dokonujemy zmian? Jakich zmian dokonujemy? Czyją głowę na tacy dajemy, żeby uwiarygodnić te zmiany przed światem? Mhm. A także Kim ma słuszne obawy, że wyjazd jego poza granicę kraju może być drogą podróżą w jedną stronę. Donaldowi Trumpowi to nie grozi. A czy taka decyzja to ma jakiś wpływ na to, co się dzieje w Polsce? No myślę, że tak. To są obojętne decyzje. No bezpośrednio nie, no bo to jest duża odległość i co tu dużo mówić. Polska nie jest przedmiotem jakiegoś zainteresowania Korei Północnej w aspekcie wrogości, bo wszystko wskazuje na to, że Polska jest obecna jednym z najbardziej przychylnych wobec Korei Północnej państw. Tutaj pracownicy północno-koreańscy, ambasada funkcjonuje i tutaj w zasadzie nie ma żadnych restrykcji wobec reżimu. Myślę jednak, że postawienie na baczność Północnej Korei jako sojusznika Chin i Rosji, no, może mieć pewne tutaj reperkusje, ale nie bezpośrednio. Ja myślę, że Polska bardzo dużo traci na autorytecie w Waszyngtonie, pielęgnując relacje z Koreą Północną, zupełnie nie zauważając problemu. No i skoro przywódcy dotychczas istotnych partii politycznych, tak jak Nowoczesna, wynajmują w budynku północno-koreańskiej ambasady pomieszczenie na działalność polityczną. No wiemy, że tam i podsłuchy i wszystko. I w ogóle taka, no powiedzmy szczerze, czy mielibyśmy ochotę mieszkać przez ściany na tym samym piętrze z agencją towarzyską? No, no powiedzmy średnio, no średnio. U pewnych osób może budzić to pewien dyskomfort. I myślę, że coś takiego jak opinia i dbanie o to, z kim się zadajemy, jest niesłychanie ważne. A Polska niestety, podkreślam, i w przypadku Izraela i Korei Północnej zachowuje się tak, jak Rosja. Tak jak Rosja. Czyli jak? No dokładnie tak. Rosyjskie stanowisko w sprawie ambasady też, ale stolicy w państwie żydowskim, tak? No to jest takie samo jak stanowisko rządu polskiego. Relacje z Koreą, no wprawdzie nie tak intensywne jak Rosji, ale mamy na podobnym poziomie przyjaźni i wzajemnego zaufania. Także polska polityka wobec Korei Północnej także jest, powiedzmy sobie, bardzo zbliżona do tej, jaką prowadzi Rosja. Czyli wymiana gospodarcza i traktowanie jak normalnego rządu Korei Północnej. No, Kim się obawiał, że podczas gdy będzie w Singapurze na tym spotkaniu, to dojdzie do puczu w jego kraju. No tak, historia chociażby Rumunii pokazuje, że nie potrzeba było żadnego okrągłego stołu, no bo kto tak naprawdę obalił Czałczesku? No jego część armii i służb. Część reżimu się po prostu zbuntowała. No i już wiedzieli, że uzyskają pozycję na dalsze lata w państwie do funkcjonowania, a tak to diabli wiedzą, co by się stało. W Korei Północnej może być dokładnie tak samo. Biorą pod uwagę część przywódców państwa i dowódców wojskowych, że po co mamy takie rzeczy robić, skoro przykład chociażby Polski, czy Rosji, gdzie doszło do zmiany systemu, tak? A co złego się stało dawnym generałom, prawda, o Jaruzelskim powiem później, co się stało z ludźmi służb, co się stało z aparatem partyjnym? Przeszli z systemu do systemu i powiedzmy sobie szczerze, poprawili swój poziom życia.
Do tego zdobyli w wyniku procedur demokratycznych, które sami rearanżowali, kontrolowali, władzę w sposób demokratyczny po raz kolejny, zyskując sentyment i zaufanie wyborców, którzy do tej pory pięściami im przed nosem wymachiwali. Także historia przemian w Europie Wschodniej, w wielu państwach, no Polska jest też tutaj przykładem dla Koreańczyków, mówi jasno, a co nam szkodzi zmienić system? A co, nam będzie gorzej? No tak. Władzę zachowamy. Dzisiaj była już odpowiedź Korei Północnej. Odpowiedzieli Trumpowi na odwołanie spotkania. Jak informuje nas Reuters, oświadczenie w tej sprawie wystosował wiceminister spraw zagranicznych Korei Północnej Kim Kye-gwan. Odpowiedź reżimu podkreśla odwagę Donalda Trumpa, który chciał, by taki szczyt zorganizowano, co nie ma precedensu w historii, jeśli chodzi o amerykańskich prezydentów. Mamy nadzieję, że to, co się nazywa formułą Trumpa, pomoże oczyścić obie strony z ich obaw i spełni wymagania naszej strony, co byłoby mądrym sposobem na znaczący efekt w postaci rozwiązania tego problemu, powiedział Gwan mediom. Wiceminister stwierdził, że jego ostatnia krytyka niektórych amerykańskich urzędników była reakcją na nieokiełznaną amerykańską retorykę, a obecny antagonizm ukazał pilną konieczność zorganizowania szczytu. Nagłe i jednostronne oświadczenie o odwołaniu szczytu jest dla nas czymś niespodziewanym i nie możemy nie odczuwać wielkiego żalu z tego powodu. A no właśnie, odczuwają żal. Czyli im szkoda, że... A no pewnie. Północno-koreański oficjal podkreślił zarazem, że jego kraj pozostaje otwarty na rozwiązywanie problemów z Waszyngtonem bez względu na to, w jaki sposób i kiedy. Ja przypomnę, że do zmiany prezydenta i rządu na Ukrainie też doszło, gdy obywatele Ukrainy byli rozczarowani, że te rozmowy z Unią Europejską zostały zerwane przez tego prezydenta, który uciekł do Janukowycza. No to też wszyscy czekali, że tu będą jakieś zbliżenie z Zachodem, już mieli pewne plany życiowe, a nagle klops. No i co się zaczęło? Majdan wybuchł. Także takie budzenie nadziei na lepszą przyszłość w społeczeństwie, a potem jeśli okazuje, że z tego wychodzi figa z makiem, no to komuś mogą nerwy puścić, bo jednak emocje społeczne trzeba brać pod uwagę przy rachubach politycznych. W przeciwnym razie rządzenie by było bardzo łatwe, a czasem okazuje się, że jest śmiertelnie groźne. I ten przykład właśnie ukraiński. Czekamy na dobrą zmianę, a tu nie będzie dobrej zmiany. No to ciach. Komuś może coś strzelić do głowy. I miejmy świadomość, że nawet tak zdyscyplinowane społeczeństwo jak północno-koreańskie, no, które nie jest rządzone przez armię okupacyjną, tylko przez taką armię, która, prawda, no jest z tego społeczeństwa, to jest etnicznie zwarte społeczeństwo. No, komuś tam może coś do głowy przyjść. Jakiegoś tam Kuklińskiego mogą mieć zawsze, prawda, który będąc jednak w pozycji uprzywilejowanej do reszty nie tylko społeczeństwa, ale własnej grupy społeczno-zawodowej, może zacząć odczuwać konieczność dokonania czegoś dobrego dla swojego narodu. A komunizm nigdy nie był dobry dla żadnego narodu. Nikt na tym dobrze nie wyszedł. A tutaj jest mowa o jakichś problemach. Kto ma problem? Korea Północna czy Stany Zjednoczone? I jakie to są problemy? No, mówimy o problemach takich realnych, bytowych, życiowych. No wiadomo, to Korea Północna ma problemy, ponieważ nie jest to państwo, które było w stanie sobie zapewnić tę samowystarczalność gospodarczą, o której to już Kim dziadek mówił, że tu będziemy samowystarczalni. No to trzeba było radykalnie obniżyć poziom życia, no bo pomarańcze tam nie urosną, się nie ma co oszukiwać. Ta samowystarczalność to jest pewien mit. Tylko jeżeli doprowadza się do sytuacji takiej, że państwo w zasadzie no, nie jest w stanie funkcjonować bez nadzoru nad wolnością obywateli, no to ciekawe, co się bardziej opłaca? No bo tak jak w Polsce też ćwiczyliśmy komunistycznej. Za komuny wszystkie sklepy spożywcze, znaczy nie mówię o takich zieleniakach, prawda, gdzie tam już państwo zawiodło na początku, przestało się tym zajmować, ale takie zwykłe sklepy spożywcze, wszystkie były państwowe. No i były kolejki, cholera jasna, no kolejki, kartki, no potem jeszcze i kolejki, i kartki, no i dalej źle. A jak się okazało, w ciągu jednej nocy, gdy państwo zrzuciło z siebie ten obowiązek, to wcale ludzie nie poumierali z głodu, a okazało się, że sklepy są pełne i trzeba nowe otwierać.
Także ten mit komunizmu, że jak państwo nie da ludziom jeść, to umrą z głodu, życie zweryfikowało w wielu miejscach świata. I ta niewydolna gospodarka północno-koreańska, no, też hołduje temu mitowi. Ja tu przypomnę taką historię, którą opowiadali koledzy, którzy z mojego rocznika, jak studiowali, to takie wycieczki były do państw socjalistycznych. I między innymi jeździli do Korei Północnej. I takie były zorganizowane grupy i tam mieli przewodnika i kilku opiekunów, tam ich oprowadzali, nie wolno było się odłączyć od grupy. No i to tak ładnie wyglądało z zewnątrz. Czysto, ładnie, trawniki wystrzeżone, w sklepach był towar, tylko nie było drzwi do sklepów. No i były restauracje, ale tam była przerwa obiadowa chyba w godzinach obiadu. Także chodziło się potem, także to było takie wielkie muzeum, takie stolica potiomkinowska, gdzie się zwiedza i ogląda, ale tam żyć nie można. To nie można było tam kupić, nie można było zjeść. No pokaz taki. Tak, to była taka wizytówka. I tak wożono turystów z państw socjalistycznych. I to wtedy nas dziwiło, jak tam jest głupio, a u nas było głupio jak cholera. To taki był punkt odniesienia do naszych realiów tak zwanej Polski Ludowej. No, to widzimy, że tak długo się nie da rządzić i straszenie świata, że no, jak nam nie będziecie dawać jeść, to was zabijemy. No to jak długo można dawać jeść potencjalnemu mordercy? A zagłodzić dziada. A tu kiedyś wspomniałeś, że dla Rosji i Chin przyjazne stosunki z Koreą Północną stanowią obciążenie wizerunkowe. Dlaczego? No oczywiście, że tak, no bo z kim się zadajesz, takim się stajesz, mówi przysłowie. No i jak zobaczymy, jaka jest mapa państw sojuszniczych wokół Moskwy i Pekinu, no to Wenezuela i Korea Północna, to znaczy nie są to państwa, w których ludzie są zadowoleni z tego, że tam żyją, próbują się wydostać stamtąd, no i nie lepiej to świadczy o jakości chociażby współpracy. No koleżeństwo z panem Kimem, które no, nie powoduje wcale tego, że prezydent Putin czy Xi Jinping, jak pojadą w świat, no to są traktowani jak normalni przywódcy. No z bandytą się zadajecie, który nas straszy. Była przecież umowa prezydenta Trumpa i Xi Jinpinga, że strona chińska będzie tutaj Koreę Północną w tych zapędach uspokajać. Może to jest wynik też operacji chińskiej na Korei Północnej, żeby ich tam, prawda, do jakiegoś minimalnie cywilizowanego stanu doprowadzić. Może tak być, no bo Chiny obiecały. No i tutaj w zasadzie to obciąża Chiny, bo jak na razie to nie widać specjalnego przełomu, skoro ci wiceministrowie północno-koreańscy tak najwięcej pyskują. Ten nie wymienię nazwiska, ponieważ po polsku to brzmi nieprzyzwoicie. Oni najwięcej gadają przeciwko Stanom Zjednoczonym. Czyli są wystawieni do roli takiego pyskacza, który buduje napięcie. Sam Kim to tam się już nie odzywa, tylko uśmiecha i cieszy. Kiedy, tak jak miś koala taki gigantyczny chodzi zadowolony w tym gajerku skrojonym na stracha na wróble. A tam pyskują wiceministrowie, których w rajczego się tam rzuci motłochowi na pożarcie. To tak sprytna komunistyczna metoda. No, czy Chiny są w pewnej kropce. Obiecali Kima usadzić, a no i to w zasadzie ich autorytet nad tym może ucierpieć, jak się go nie usadzi. No to nie jest to dobry interes dla wizerunku Chin jako mocarstwa. Oni tu chcą rządzić światem, a tu jakiegoś pentaka po sąsiedzku nie są w stanie wytarmosić za uszy. Także to nie jest nawet dla Chin i dla Rosji wygodna sytuacja, że Kim nie jest, prawda, sadzany do stołu. I Donald Trump bardzo dobrze zrobił, bo w przyszłości on mówi, no jak będziecie grzeczni, to pogadamy. No jest możliwe kiedyś to spotkanie. Tak, oni ubolewają, że nie doszło, czyli wiadomo, komu rurka zmiękła, jak to doktor Targalski słusznie zauważył. Mięknięcie rurki jest ważnym elementem w polityce zagranicznej. Czyli przejaw impotencji politycznej w Korei Północnej, niemoc, prawda, aranżowania wydarzenia, tylko bycie już w zasadzie tą stroną, która może reagować wyłącznie, to już jest sukces. Jak się ich podtrzyma w niepewnej niepewności i parę razy jeszcze tupnie, no to już siądą na pozycjach takich, że powiedzmy z długiej listy postulatów kilka wykreślą, żeby nie być odproszonym od stołu. Także widać, że Donald Trump jako biznesmen, człowiek, który realizuje kontrakty gospodarcze przez całe życie, wie jak robić interesy. To nie jest demagog, to nie jest taka wydmuszka polityczna jak jego poprzednicy, którzy byli wyhodowani do uprawiania polityki i mieli głowy nasączone często lewicowymi, zmurszałymi ideami,
które praktyka zweryfikowała na nie, a nie mieli takiego zmysłu faceta, który jak to na jarmarku przedwojennym jedzie kupić konia. I tam pięć razy tam, a pań, co za szkoda, a idź pan, to do rzeźni tylko. Zanim kupił, to skrytykował tego konia na 1000 sposobów, a doprowadził sprzedającego takiej sytuacji, że cholera, to już lepiej sprzedam za cokolwiek. Jeszcze dopłacę. Bo to już, prawda? No to na tym to polega. I dlatego Donald Trump jest człowiekiem biznesu, to nie jest polityk. I ja uważam, że dzisiaj w świecie ludzie, którzy znają życie od podszewki, a nie z książek uniwersyteckich i wyłącznie zrobienia karier w partii politycznej, najlepiej nadają się do sprawowania władzy, ponieważ wiedzą, jak z technokratami rozmawiać. Technokratami, którzy tak naprawdę są pasożytami, pielęgnowani w inkubatorach do sprawowania władzy, a do tej władzy zupełnie się nie nadają. Prezydent Donald Trump powiedział, że po odwołaniu spotkania z Kim Jong-unem, że wojsko jego kraju jest przygotowane na głupie działania Korei Północnej. Bardzo słusznie. Ostrzegł północno-koreańskiego przywódcę przed podejmowaniem głupich kroków, a na takie ma być przygotowana amerykańska armia. Trump podkreślił, że w sprawie Korei Północnej wydarzą się same pozytywne rzeczy, ale jest przygotowany na inne możliwości. Na jakie bardzo możliwości? Bardzo słusznie. To jest metoda kija i marchewki. Nie można inaczej rozmawiać ze zbrodniarzami. Ale jakie to są te inne możliwości? No inne możliwości są takie, że daje jasno sygnał, że gdyby Kim zechciał tam jakieś niepokojące ruchy wykonywać w sferze militarnej, no to wiemy, że na terenie Półwyspu Koreańskiego stacjonują żołnierze amerykańscy. Tam się manewry niedawno odbywały. To tak Kima wzburzyło, jakby to było coś wyjątkowego. Tam cały czas są Amerykanie. No i do tego cały czas ta flotylla tam już siedzi od początku chyba prezydentury Donalda Trumpa pływa sobie w okolicy. Także gdyby Korea chciała zrobić krzywdę najbliższym sąsiadom, no to Ameryce nie zrobi krzywdy. Ale może za to oberwać. I ja szczerze wątpię, no bo broń jądrowa ma ten walor, że tak naprawdę gwarantuje pokój na świecie. Bo gdyby to całe towarzystwo było uzbrojone w maczugi, to by się lali bez przerwy. A tak to jednak jest ten, prawda, ta sytuacja brana pod uwagę, że możemy zwyciężyć wojnę, ale nie móc skonsumować efektów zwycięstwa, bo wszyscy będziemy spopieleni. No, Stany Zjednoczone jest bardzo trudno zaatakować. I zdaje sobie z tego sprawy i Kim, i Rosja, i Chiny. Natomiast mobilność amerykańskiej tej flotylli, tych 12 już chyba teraz lotniskowców, nie wiadomo ile okrętów podwodnych, to są już liczby przewyższające potencjał wszystkich innych państw razem wziętych, nie mówiąc o wrogach. No i tutaj jak się bierze pod uwagę ilość głowic, tak, tych rosyjskich, amerykańskich, to oni wprawdzie mają podobną ilość głowic, tylko możliwości transportu drogą podwodną na przykład, czy nawodną, Amerykanie mają większe. No i co tu dużo mówię, cały czas o tej Rosji, która jest państwem dużym, ale życie tak naprawdę skoncentrowało się w dwóch blisko położonych miastach, Petersburgu i w Moskwie, a w tych dwóch miastach mieszka ponad 10% ludności tych państw. Mhm. Ponad 10%. A pozostałe miasta są w tak dużych odległościach, że gdyby doszło rzeczywiście do wojny takiej naprawdę i zniszczenia Moskwy i Petersburga, to czy Rosja by przetrwała, gdy pozostałe miejscowości mają znacznie mniejszy potencjał, wielokrotnie, bo tam już milionowe do dwóch, a są w bardzo dużym rozproszeniu. Czy to państwo by się poskładało do kupy? No ciężko by było. No właśnie. No właśnie, a propos Rosji, to Putin powiedział, że Rosja ubolewa z powodu odwołania szczytu przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Dodał, że Moskwa liczy na kontynuowanie dialogu, bo bez niego postęp nie jest możliwy. No właśnie, kolejne słowa prawdy. No ale dlaczego Putin jest smutny z tego powodu? Ale on musi dopłacać do interesu. No i jak mówię, i przyjaźni się z człowiekiem, dla którego już wielką łaską jest, jak się go zaprosi do stołu rozmów. Także to nie jest, no powiedzmy sobie szczerze, no to tak jak w rodzinie, powiedzmy, jest jakiś stryjek alkoholik. Zjeżdża się rodzina na Wigilię, to kwestia, czy stryjka alkoholika zaprosić. No, zaprosić głupio i nie zaprosić też głupio. Cholera wie, co z nim zrobić, jak się zachowa. No, jest to krępujące i w polityce jest dokładnie tak samo. No to skoro jesteśmy przy Putinie, to Putin spotkał się z Macronem w Petersburgu.
wczoraj rozmawiali i wśród tematów, które odbyły się w kuluarach Międzynarodowego Forum Gospodarczego, pojawił się też konflikt w Syrii, kwestie cyberbezpieczeństwa, współpraca dwustronna Rosji i Francji, w tym gospodarcza. No i Macron powiedział na tej konferencji, na konferencji prasowej po spotkaniu, że jest świadomy, że rola Rosji w kwestii rozwiązania problemów międzynarodowych jest nie do zastąpienia. Wymienił m.in. znaczenie Rosji na Bliskim Wschodzie, ocenił, że Moskwa uzyskała ponownie rolę silnego lidera. Przy czym, jak podkreślił, również Rosja powinna przestrzegać naszych interesów oraz interesów naszych partnerów. To tak trochę naiwnie Macron. No to jest głupi, bo Rosja nie będzie przestrzegała cudzych interesów, tylko właśnie tylko swoje. No ale jak ocenisz te słowa Macrona, że jest świadomy, że rola Rosji jest nie do zastąpienia? Oj, tam bez Rosji świat istniał i pewnie istnieć będzie. Ja myślę, że pan Macron to tak lubi prawić takie różne dusery przywódcom, z którymi się spotyka. Tylko niektórym nie warto prawić komplementów, prawda? Bo zaczynają traktować komplementy jak przejaw słabości i zachętę do większego eksponowania swoich racji. Rosja jednak jest państwem, na które świat musi uważać. No, Francuzi nie mają tej traumy takiej jak Polska. Nie mają. Ponieważ no, w zasadzie oni starli się z Rosją wyłącznie za rządów Napoleona Bonaparte. No, znaczy były konflikty, tam wojna krymska, ale powiedzmy to nie było jakieś wydarzenie takie o charakterze takim, gdy się dokonuje wstrząsu takiego w relacjach, no bo jednak wojowanie z Rosją Napoleona to wiązało się z dużymi stratami w ludziach, prawda, i niedotrzymaniem słowa także przez cesarza Rosji, który obiecywał Napoleonowi, że będzie Brytyjczyków w jakiś tam sposób do blokady morskiej, czy tam jakiś właśnie embarg się dołoży, a Napoleon dał się wyślizgać na słowo honoru. To była duża nieostrożność. Także Rosjanie nie mają, znaczy Francuzi do Rosjan nie mają takiego uprzedzenia. We Francji jest bardzo wielu Rosjan, tych białych uchodźców, a i nie tylko białych, ale i różnych innych. Tam jest taka maniera takiej prorosyjskości, nadawanie imion takich rosyjsko brzmiących. Mówiąc krótko, zresztą to były państwa, które były także w sojuszu w dwóch wojnach światowych. W dwóch wojnach światowych były w sojuszu, jakby na to nie patrzeć. Także Francuz przeciętny patrzy na Rosjanina jak na takiego, no tak jak Gérard Depardieu. O, pojadę do Rosji, to tam tak niedźwiedzie chodzą po ulicach, wódka za darmo i nic, tylko pić, gruchać i Rosjanki po pupie klepać. No to jeszcze wszyscy przywódcy się ze mnie cieszą i dostanę medal. Tak jak Olbrychski, szklankę wódki, medal i od żyć, nie umierać. To jest takie pojęcie pięknoduchów, bardzo naiwne. Oczywiście to, o czym ja mówię, że ten projekt zacieśnienia tych państw najbardziej wpływowych Unii Europejskiej, czyli Niemiec, no i widać Francji też, z relacji z Rosją i z Chinami, budowa tego takiego ponadkontynentalnego, znaczy superkontynentalnego porozumienia, jest jakąś perspektywą dla Francji, dla Niemiec też. Tylko nie dostrzegają pewnych zagrożeń, bo ja uważam, że uzależnienie się gospodarcze od państw, które nie kryją swoich jednak planów, i to nie tylko, nie mówię to o jakichś takich rewizji granic, ale w drodze gospodarczej nawiązania takich oto relacji z innymi, odległymi państwami, że w zasadzie będą współrządzić przynajmniej połową świata, a najlepiej całym. Niestabilność jednak systemu politycznego Francji, bo przypomnę, że pan Macron, żeby sprawować władzę, to musiał tam założyć własną partię, taką od sasa do lasa i komuniści, jacyś chadecy, tam cholera wie kto, taki nowy Petru, tylko taki bardziej pluralistyczny, żeby to jeszcze... To nowoczesne. No coś takiego dokładnie, żeby jednak władza nie wypadła establishmentowi z rąk, bo mogła pójść gdzie indziej, też do dupy zresztą, to inna rzecz, ale żeby im nie uciekła władza z rąk. Trzeba było dokonać takiego zabiegu, tak jak u nas mniej więcej, z PiSu do PO, z PO do PiSu i tam jeszcze jakoś tam się przecipie kolejną czterolatkę, nie chodząc do pracy. Ale Rosja, proszę zwrócić uwagę, no konsekwentnie pielęgnuje system także kadrowo. No, pan Putin to już kilkanaście lat rządów nieprzerwanych, tam o jakiejś opozycji to wiadomo. Tam opozycja w Dumie Rosyjskiej, dlaczego może być ta opozycja w Dumie Rosyjskiej?
a tam innych tych to tam do kolonii karnej czy do psychuszki. No dlaczego? A dlaczego? Bo opozycja w Dumie rosyjskiej mówi, jeszcze jest bardziej odważnie stawia sprawę rosyjską niż rząd. Czyli ten świat mówi, cholera, jak ten Żyrynowski albo Ziuganów mają rządzić i tu oni straszą odbieraniem terytoriów i Bóg wie czym jeszcze, to lepiej niech ten Putin tam rządzi, bo on tam no, nie za bardzo odbiera terytoria, a będzie sprzedawał gaz. To tak jest. On, dlatego system rosyjski pielęgnuje w parlamentaryzm w takiej formie, bo rząd realny straszy opozycją wszystkich innych. I to działa, bo Ziuganów czy Żyrynowski to są ludzie, jeden komunista, drugi to mówiłem taki niby nacjonalista, w zasadzie takie imperialne głosi poglądy na wielu obszarach. Mówią jasno, odbudujemy tam jedni Wielką Rosję, drudzy Związek Radziecki, tam w dupie mamy umowy jądrowe, będziemy strzelać tam i odbierzemy co nasze i Alaskę i cholera wie co. A Putin o żadnej Alasce nic nie gada, tylko ci pionierzy, te dzieciaki śpiewają piosenkę tam wujku Wowa, my tam Alaskę odbierzemy i tam nogi gdzieś tam wymoczymy. Także to tak działa parlamentaryzm rosyjski i ten system polityczny. I on jest stabilny. Tam wiadomo, że jak ktoś dojdzie do władzy, no to tam przynajmniej 10 lat będzie rządził albo i lepiej. Tak było w Związku Radzieckim, teraz jest po upadku Związku Radzieckiego i można snuć plany. No w Chinach jeszcze lepiej, bo tam żadnej takich wariatów nie potrzebują w tym ich tej, nie wiem, w tych pseudodemokratycznych instytucjach, żeby... Tam prezydent sam straszy cały świat, oczywiście na sposób chiński, łagodny i tam taki, że nie budzi dreszczyku. Nie ma się czego przyczepić. Tak. Ale to jest duża naiwność ze strony właśnie Francji, bo tutaj krótkotrwały interes, taki powiedzmy sobie, a budżet na przyszły rok, czy nam się sklei, prawda, inwestycje jakieś tam na 10 lat i powiedzmy sobie, czy na tym wygramy wybory za 2 lata. Mhm. No w Rosji kombinują tam na 10 lat, no to kto może lepsze plany mieć, prawda, i konsekwentniejszą politykę prowadzić. Putin poinformował, że rozmawiał z Macronem o sytuacji, jaka powstała po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem. Rosyjski prezydent podkreślił, że należy utrzymać to porozumienie i wyraził wątpliwość, czy istnieją podstawy do jego zerwania. Zdaniem Putina grozi to opłakanymi skutkami. Z kolei Macron powiedział, że układ nuklearny z Iranem z powodu stanowiska Stanów Zjednoczonych został wystawiony na ryzyko. Zapewnił jednocześnie, że jest w tej sprawie optymistą. Jak skomentujesz ich słowa? No ale sam pan Macron tutaj tak trochę niekonsekwentnie się zachowuje. No bo Francja z powodów historycznych uzurpuje sobie prawo do posiadania wpływu na Bliskim Wschodzie w Syrii, no bo Syria była protektoratem, kolonią francuską. No a dzisiaj tam są wojska irańskie, no to jaki to interes dla Francji, prawda, jeszcze nie mieć jednoznacznej kontroli nad tym terytorium, ale mieć wielu kontrahentów do rozgrywania interesów na tym obszarze. No, to jest głupota, bo po co dzielić się tym tortem, tak, no za cenę pokoju, ale z samego pokoju nie ma jeszcze profitów takich, jakie polityk położy na tacy u siebie w parlamencie, czy swoim wyborcom. Ja uważam, że Iran stracił historyczną szansę, żeby jednak uwiarygodnić siebie jako takie państwo dobrej woli, bo inwestowanie w terroryzm daleko od swoich granic, prawda, wysyłanie swojej armii gdzieś tam, no bo to cały czas ja słyszę tą narrację, no Izrael, Iran, ale to co, to Izrael przerzucił na granicę z Iranem do Iraku swoje wojska? Nie, to Irańczycy się pchają pod, jeszcze strzelają do Izraela, no przepraszam bardzo, to kto tutaj guza szuka? I Iran wykorzystał zyski z ropy naftowej, którą w wyniku tego porozumienia mógł wrzucić na rynki światowe, to co zarobił, a no to wydaje wojowanie, robi dokładnie to co Rosja i robi głupio, bo widać, że te protesty, które były kilka miesięcy temu w Iranie, no to były wywołane przez to, że ludzie już mają też zwykli tacy Irańczycy dosyć takiej sytuacji, że prawda, no te miliony petrodolarów płyną do
do kieszeni rządu, a zamiast budować infrastrukturę, polepszać stan życia Irańczyków, którzy też mają telewizję i widzą, jak świat wygląda. No to ci ajatolachowie wysyłają, robią jakąś tam krucjatę przeciwko niewiernym, prawda? No i to jest trochę dziwne, bo dla nich tymi krzyżowcami to jest też Izrael. No to jaki Izrael, to krzyżowcy, ale widać, że oni doskonale rozumieją, że to jest taka część cywilizacji Zachodu na Bliskim Wschodzie. I tutaj wzajemne takie uszczypliwości Izrael i Iran wymieniali i będą. Tylko mówię, to wojska irańskie poszły pod Izrael szukać guza. Także pan Macron to nie powinien się dziwić, że Stany Zjednoczone się wycofały. No powiedzmy tak, jak będzie 20 lat jeszcze możliwości pompowania pieniędzy w Iran, tak, no to oni wprawdzie mogą nie mieć broni jądrowej przez kolejne 20 lat, bo oddali, prawda? No ale każdą inną mogą wywozić dalej. Jak tu już się przy granicy z Izraelem pojawili, to nie wiadomo, gdzie dalej pojadą. No, próba z powodu fanatyzmu religijnego ajatolachów skupienia wokół siebie części świata islamskiego, no to jest taka chora ambicja. Ale najciekawsze jest to, że bądź najbardziej tutaj pokrzywdzeni na tym, tak, no mówię, w takim codziennym życiu, na poziomie tym cywilizacyjnym, to są narody muzułmańskie arabskie. Arabskie. Ale Iran nie jest państwem arabskim, prawda? A Turcja też nie jest państwem arabskim, a też chce być tam takim dobrym wujkiem, który będzie opiekował się wszystkimi muzułmanami. I ja nie wiem, czy taka rywalizacja między Turcją a Iranem o te dusze muzułmanów a nie doprowadzi do spięcia między nimi kiedyś. No, a jak dwóch wariatów jest, no to mogą się też między sobą pokłócić, skoro im chodzi o takie właśnie prestiżowe historie i eksponowanie światu, że oni wreszcie wstali z kolan. No, to wstanie z kolan nie oznacza dla zwykłego Irańczyka wcale, że jemu się lepiej żyje. No, ale pytają, no, po cholery wydajemy cudze pieniądze za granicą? I to jest rozsądne pytanie w normalnym państwie. Francja i Rosja, jak mówił Macron, chcą powołać instrument, który pozwoliłby skoordynować wysiłki krajów stojących za rozmowami w Astanie o uregulowaniu konfliktu w Syrii, czyli Rosja, Turcja i Iran, oraz grupy państw zachodnich i arabskich, takich jak Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Jordania i Arabia Saudyjska. Stwierdził, że musimy rozmawiać o sytuacji po wojnie. Kluczowe jest zbudowanie stabilnej Syrii. I zapowiedział, że Francja przeznaczy 50 milionów euro na pomoc humanitarną dla Syrii. No to jest taka próba klajstrowania tego, co się stało. No, ta pomoc oczywiście jest potrzebna, bo tam ludzie żyją w strasznych warunkach. No, nie wszyscy tam zostali wyeksportowani do Europy. A tam żyją normalni ludzie, którym powiedzmy no, chcą żyć w normalnych warunkach. Jest to bardzo trudne. Francja angażując się w taką pomoc, no to tutaj zyskuje na sympatii u zwykłych Syryjczyków. To oczywiste, tylko jaka jest gwarancja, że te pieniądze nie będą roztrwonione przez reżim albo jakieś organizacje. No to jest taka właśnie dystrybucja tej pomocy jest bardzo, bardzo trudna i powierzenie tego Asadowi, no to wiadomo, że on to wyda raczej na swoje potrzeby różne, no być może także militarne, czyli to będzie nieroztropne, może lepiej by było nie dawać, ale widzimy, że tutaj ta lista państw, które zostały wymienione jako takie potencjalne do rozwiązania problemu, o czym to świadczy? To tak jak za komuny, prawda, był problem nierozwiązywalny, no to trzeba było powołać komisję. No to jakoś tam zyskamy na czasie i tam pokażemy, że ktoś o tym gada. Tak jak te komisje warszawskie. No zamiast posadzić Gronkiewicz-Waltz do więzienia i tam prokurator by z niej wyciągnął wszystko, no to trzeba zrobić komisję, bo to tam w jakiejś formule demokratycznej to się łatwiej światu sprzeda. Ewidentne przestępstwa przecież były popełniane. To co tutaj, czy Amber Gold, no wziąć za dupę, przesłuchać, każdy wyśpiewa. No a nie tam oni jeszcze, mecenas Giertych miał okazję, prawda, uszyć na miarę gigantyczny garnitur i się w nim popisywać przed kamerami. Lista państw o sprzecznych interesach. O czym to świadczy? Że jak sami Syryjczycy nie pójdą po rozum do głowy, to będą cały czas mieszkać w gruzowisku. I tutaj miejmy tego świadomość. I tutaj mi się przypomniała taka stara piosenka zespołu Lady Punk jeszcze z czasów, gdy tam ciebie pewnie na świecie nie było. Fabryka Małp.
Fabryka Małp. No to proszę posłuchać. Co dzień dzieje się coś tam na Bliskim Wschodzie. No to już w latach 80. to tak się, jak prognozę pogody, to tam było, że gdzieś tam w Libanie, czy gdzieś coś pierdyknęło i to piosenki się o tym takie pisało na uboczu głównego sensu utworu. No i tak będzie dalej. Fabryka Małp. To jest Fabryka Małp. Ci wszyscy politycy drwią sobie z losu zwykłych ludzi, uprawiają swoje interesy. Cierpią zwykli ludzie, których jest mi bardzo szkoda. Tylko podkreślam, niestety Polska nie jest mocarstwem, może chwilowo, żeby wszystkich tych sukiesynów wziąć za dupę i samemu wprowadzić porządek. Może tak trzeba o takiej perspektywie myśleć. Macron zapewnił na konferencji prasowej, że rozmawiał z przedstawicielami Rosji na temat przestrzegania praw człowieka i wymienił nazwiska skazanego w Rosji ukraińskiego reżysera Ołecha Senkowa i aresztowanego twórcy teatralnego Kiriła Sierybrienkowa. Putin, pytany przez francuskich dziennikarzy o Senkowa, odparł, że został zatrzymany za przygotowanie aktów terrorystycznych, a nie za działalność twórczą. No tak. No to ja pamiętam, taki był herbatka u Stalina chyba taki. Tak, herbatka u Stalina. Teatr telewizji był, jak tam grupa intelektualistów zachodniej Europy pojechała do Rosji rządzonej przez Stalina. Między innymi George Bernard Shaw, taki pisarz lewicowy angielski. I on był bardzo zakochany w idei Związku Radzieckiego, George Bernard Shaw, i mówi, no to tak, taki kraj wolności, ale pewnie są jacyś tam więźniowie polityczne, to odwiedźmy tam taką żonę czy wdowę po jakimś dysydencie, nie wiem. No i odwiedzili i taką panią, chyba Anna Dymna ją grała w tym przedstawieniu. I ona mówi, Boże, po coście tu przyszli? Przecież oni mnie zaraz to zamordują. A George Bernard Shaw, jak to? Mówi, no jak to? Przecież to kraj wolności. No wprawdzie mąż narobił głupstw, ale pani tutaj sobie żyje jak pączek w maśle. No to tak właśnie, już było wiadomo, kto pójdzie następny za druty. Za kogo się wezmą? A Brytyjczycy sobie wrócili do domu i mogli dalej pisać książki, artykuły, jak to w Związku Radzieckim zajebiście się żyje. No, oczywiście żyje się zachodnim literatom, którzy pojechali zobaczyć to, co im pokazują. To, co trzeba. No to z Rosji przenieśmy się do Niemiec, a właściwie, no, Merkel w Pekinie, czyli do Pekinu trochę. Niemcy są otwarte na chińskie inwestycje, oświadczyła wczoraj w Pekinie kanclerz Angela Merkel na wspólnej konferencji prasowej z premierem Chin Li Keqiangiem, który zapewnił z kolei o otwartości swojego kraju na inwestycje niemieckie. Wizyta Merkel w Chinach przebiega w cieniu gróźb handlowych prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz jego decyzji o wycofaniu się z zawartej w 2015 roku wielostronnej umowy nuklearnej z Iranem. Według komentatorów te działania Waszyngtonu mogą zbliżyć do siebie Pekin i Berlin. Ty już od dawna o tym mówiłeś i ostrzegałeś przed takimi zachowaniami. Tak jest. To zbliżenie berlińsko-rosyjsko-chińskie to jest takie właśnie strategiczna próba Niemiec wyrwania się spod kurateli Stanów Zjednoczonych, no bo już mówią, że tam nas nie obronią, a niespecjalnie ci Niemcy chcą, żeby ich Amerykanie bronili, bo przed kim? Przed tą Rosją i Chinami, jak z nimi mają dobre układy, prawda? Trzeba znaleźć i rynki zbytu, możliwość współpracy. No i Niemcy mają wiele do zaoferowania. No co? Myśl techniczną. Mhm. A wiemy, że jednak pod tym względem Niemcy są państwem naprawdę na wysokim poziomie. I tę myśl techniczną trzeba przekuć, przełożyć na korzyść, na pieniądz. Czyli trzeba coś z tego wyprodukować i sprzedać. No i już do tego tacy partnerzy jak Rosja i Chiny nadają się jak najlepiej. Tym bardziej, że łączy jest jeszcze interes polityczny wyeliminowania Stanów Zjednoczonych z roli takiego wujcia, co jak się wkurzy, to światło zgasi i każe iść spać, delikatnie mówiąc. To jest wspólny interes. Oni wiedzą, że w trójkę łatwiej im to pójdzie. No pan Macron oczywiście tu będzie dreptał jako jeden z liderów, znaczy w zasadzie Unia Europejska ma takie dwa państwa wiodące, Niemcy i Francję. Mm-hmm. To tam nie wiem, czy pani Merkel i pan Macron będą rywalizować, czy tam ramię w ramię. Intuicyjnie iść tym samym tropem. Jak widać, intuicyjnie idą tym samym tropem. Jest to bardzo niebezpieczne.
Dlatego ja cały czas się upieram, że polska dyplomacja powinna być nastawiona na to, żeby tam, gdzie jest to możliwe, w takie przedsięwzięcia tam w Iranie czy gdzieś obserwować, jak mamy z nimi umowy, tak jak w sprawach tych energetycznych, to postępować roztropnie. Ja nie mówię, żeby się zabrać stamtąd, ale obserwować sytuację i trzymać rękę na pulsie, co tam się będzie działo. Ważne. Nie mówię, że się wycofać i tam, bo odwracanie się do ewentualnego przeciwnika plecami jest samobójcze. Tak nie wolno robić, a cały czas tam jego ruchy obserwować, ale to musi być robione w porozumieniu jednak z mocarstwem i żeby wszystkie posunięcia, decyzje, spostrzeżenia były, powiedzmy, w odpowiednim momencie artykułowane i żeby można było zapobiegać rzeczom złym i niebezpiecznym. No bo jaki dla nas interes jest ze wzrostu potęgi Niemiec, Rosji i Chin? Dla nas Polaków. No żaden. No proszę mi powiedzieć, jaki to jest interes? Jest to interes dla paru skurwysynków politycznych, którym się nie chce pracować, a z takiej kolaboracji to się dobrze żyją. Jedni tam na Niemcy stawiają, prawda, inni na Rosję i Chiny. Tylko ja pytam, kto was, pętaki, będzie pytał o zdanie, jak te deale będą dopięte? Kto was będzie pytał? No nikt. Nikt. To są tacy pięknoduchy, którym się chce błysnąć. No ja mówię, wolałbym, żeby jednak zajęli się działalnością artystyczną. Bo przynajmniej tam publiczność albo przyjdzie na koncert, albo nie. I jak jest do dupy artysta, to go wygwiżdżą albo pójdą do domu. Ale jak takim kretynom daje się władzę w państwie, to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Komentatorzy zwracają uwagę, że Chiny i Niemcy jako czołowi światowi eksporterzy osiągający nadwyżkę z handlu ze Stanami Zjednoczonymi mogą ucierpieć z powodu protekcjonistycznej polityki Trumpa, realizowanej pod hasłem Ameryka przede wszystkim. Otóż to. Pekin liczy na sygnały solidarności Berlina, ale niemieccy urzędnicy oceniali, że Merkel nie powinna zbyt otwarcie brać strony Chin w sporze ze Stanami, które są sojusznikiem Niemiec. I tu chodzi zbyt otwarcie. Mm-hmm. Nie, że w ogóle. Zbyt otwarcie. Tak, chodzi o to, że my tu róbmy to po cichu, bo jak się Trump wkurzy, to nam prawda, cła na metale nałożył. To od 1 czerwca chyba mają ruszyć na Niemcy. Tak, to już w przyszłym tygodniu. Zobaczymy. Dlatego to pani Merkel jeździ i się niepokoi, bo jak mówię tu, za chwilę mogą o parę procent wzrosnąć ceny wyrobów metalowych. A w Niemczech to dużo. A jednak Niemcy wcale nie, wbrew temu, co się o Polakom opowiadało, z przemysłu ciężkiego nie zrezygnowali. Mhm. Tam samochody robią cały czas. I na tym się zarabia duże pieniądze. To nam, Polakom, zlikwidowali fabryki, przemysł ciężki. Sami nie, Chińczycy też nie. I to właśnie zbyt głośno. Tu chodzi o to, żeby nikt tam się... My się pokapowaliśmy, bo wyjmujemy te słówka i przed tym przestrzegamy. Ale pamiętasz, kupiliśmy taką ozdobę do akwarium, nie? No tak. Tak, i to było tak. Otwieramy pudełko i tam pieczątka wyprodukowano w Niemczech. Nawet nie w UE, ale w Niemczech. W Niemczech, konkretnie. A wiele produktów ma tam pieczątkę wyprodukowaną w UE. Mhm. A tu niemieckie wyprodukowano, ja otwieram, fajne, tam to taka skałka do akwarium. A tam gdzieś to od spodu patrzymy, jakieś tam chińskie pieczęteczki, chińskie znaczki. No co mówi tam ten majster niemiecki w fabryce, to on co, chińskimi znaczkami sobie tam serię tam wyrobów? To Niemcy cały czas kolaborują, nawet na odcinku tak banalnym, jak ozdoby akwarystyczne. A walą pieczonkę, że to jest ich wyrób. No to jest bardzo niebezpieczne. I właśnie próba wyeliminowania Stanów Zjednoczonych z roli, to oni wiedzą, czego to robią. No zawsze Ameryka im utrudniała zadanie. No co by było ze światem, gdyby nie Stany Zjednoczone już w czasie I wojny światowej? Albo drugiej. No gdyby nie było Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej, to byśmy sobie żyli w jednym wielkim Związku Radzieckim. Miejmy tego świadomość. W jednym wielkim Związku Radzieckim. Premier Li powiedział, że Chiny i Niemcy wspierają wolny handel międzynarodowy i podkreślał olbrzymi potencjał dla dwustronnej współpracy. Choć pomiędzy tymi krajami występują problemy, mogą zostać przezwyciężone, a zacieśnienie współpracy będzie korzystne dla świata i Europy. Czy to takie korzystne będzie? Dla nich będzie korzystne, ale... No ale dla świata i Europy. A świata to już nie, bo Stany Zjednoczone twierdzą, że nie, są częścią świata. Przecież Stany Zjednoczone nie leżą na Księżycu. A dla Polski też na pewno nie. Bo ta pozycja, jaką uzyskali Niemcy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, czyli w ogóle tu takie gospodarcze dzikie pola się zrobiły dla niemieckiej gospodarki. Przy jednoczesnym, powiedzmy sobie,
bardzo ostrożnym w puszczaniu polskich przedsiębiorstw na rynek niemiecki. Bardzo. Powiedział, że to jest kwestia precedensu, wpuszczenie polskiego towaru na rynek niemiecki, a niemieckie tutaj, czy te wyprodukowane w Chinach, zapakowane w niemieckie, to do Polski jadą. To już wiemy, że to jest oszustwo. Ale także obecność chińskiej gospodarki w Polsce, no to już to o tym gadamy bez przerwy. Tu wszystko jest chińskie. No. I jaki dla nas Polaków jest tego deal, że sprowadzamy cudze towary? Zarabia się na eksporcie własnej produkcji. Jak nie ma własnej produkcji, a to niepotrzebna jest własna myśl techniczna. Jak nie ma własnej myśli technicznej, to znaczy, że niepotrzebne ma, w ogóle są żadne badania, wyższe uczelnie techniczne i inne. Czyli co się okazuje, że nie musimy mieć głowy. Najwyżej ręce takie do kupowania albo do kooperacji. No a potem jak już się okaże, że ten chiński rynek wejdzie ze wszystkim, to i rąk do pracy nie będzie trzeba w Niemczech czy gdzieś w Europie, bo to Chińczycy przywiozą nam gotowe. Bo tak nie będziemy ani głowy, ani rąk, my jako państwo polskie i naród, no to kim będziemy? Trupem. To będziemy trupem. I ja uważam, że to, że Polska jasnych nie wysyła sygnałów pod adresem Unii Europejskiej, czy chociażby nie próbuje ograniczać tego napływu towarów rozmaitych wyprodukowanych w Chinach, choć nie tylko azjatyckich, no to niszczy nasze zdolności produkcji, naszą gospodarkę. Tylko polskie rządy to dokładnie opierają się na takim myśleniu jak w czasach rządów demokratów w Stanach Zjednoczonych. To nic, że pozamykali kopalnie i huty, to nic. Ale wskaźniki były dobre, bo tam na giełdzie coś się działo. Tylko giełda nie daje jeść tysiącom dawnych górników i hutników, którzy powinni tam swoje okręty budować, a do tego i węgiel potrzebny, i ropa, i gaz, ludzie do roboty. Amerykanie doprowadzili do takiego właśnie naiwnego myślenia zarządów demokratów, no i to było ciosem we własną gospodarkę. Bo ile strona zachodnia się wywiązywała ze swoich umów, no to Chińczycy cały czas robili na boku. Mówiąc krótko, kradli technologie, dopłacali do własnych gałęzi przemysłu, dumpingowali, wypychali towar swój poniżej ceny produkcji, byle zdobyć rynek. I tam nie może być czegoś takiego jak protesty społeczne. No bo powiedzmy w Stanach Zjednoczonych czy w zachodnich demokracjach zaraz tam wyjdą jacyś strajkować, krzyczeć albo zagłosują inaczej. Tam nie trzeba też czasem krzyczeć, bo powiem, aha, ta ekipa nam spieprzyła sprawę, zagłosujemy na ich przeciwników i nie musimy stawać przed telewizora, żeby zmienić własną sytuację. A w Chinach, no to takie głosy protestu, że tam im się żyje za 200 zł na polskie pieniądze, no to tam mają czołgi od takich spraw. Chcecie głosować, to wam czołgi wyślemy, jak na Tiananmen. Niemiecka kanclerz wyraziła zadowolenie z zapowiedzi dalszego otwierania chińskiego rynku dla zagranicznych inwestorów, w tym rozluźnienia restrykcji dotyczących limitu zagranicznych udziałów w sektorze motoryzacyjnym, czyli jakieś limity. Czy jakieś limity były, a to cały czas się mówi, że wolny handel. No właśnie, no to ja nie wiem, że bez limitów. Ktoś tu buja, cały czas mówi, wolny handel, Amerykanie nie chcą wolnego handlu, a to jakieś limity były, no to znaczy nie było żadnego wolnego handlu, kłamią. 64% chińskich inwestycji w Niemczech w trzech ostatnich latach dotyczyły sektorów, które Pekin promuje w ramach strategii gospodarczej Made in China 2025. Chiny mają dzięki niej stać się światowym liderem w takich branżach jak robotyka, pojazdy napędzane nowymi źródłami energii, biotechnologia, lotnictwo, nowe materiały i oprogramowanie, czyli takie najbardziej niebezpieczne, niebezpieczne dziedziny, i to 64%. No tu chodzi też o to, co się wiąże ze sprawami bezpieczeństwa, czyli z nowoczesnymi technologiami wojskowymi. Nie miejmy złudzeń. Państwo, które osiąga zyski, cały czas podnosi poziom swojej produkcji pod względem tym technologicznym, no nie robi tego wyłącznie po to, żeby zarobić pieniądze na wakacje. I tego nie ukrywają także komuniści chińscy. Ja pamiętam jeszcze niedawno, jak tam kiepskie towary przyjeżdżały z Azji, z Chin, takie naprawdę kiepskie, no to było wiadomo, a to tam jakaś chińska podróbka, nikt tego nie brał do ręki już tak naprawdę w silnej desperacji.
I oni produkowali rzeczy na początku naprawdę, taka klepanina, taki jak mi małpia taka robota. Takie rzeczy szły na eksport, były dziesięciokrotnie tańsze niż gdzie indziej. No ale z czasem to tutaj technika poszła w górę, no i no póki co to te telefony Chińczycy jeszcze montują z części amerykańskich. No ale to kwestia czasu, gdy sami zaczną produkować ze swoich. A, no bo jednak są wprowadzani w nowoczesne technologie. No w Lublinie ilu studiuje Chińczyków na Politechnice Lubelskiej, prawda? Bardzo dużo jest. A, no to nie po to, żeby się nauczyć, prawda, konstruować tam... Medycyna, Politechnika. Wiatraki do tego, żeby zboże, prawda, meły. Tylko po to, żeby jednak zgłębiać te najnowocześniejsze technologie. Co dużo mówić, Polska jeszcze ma takie perełki, których chętnie się pozbędzie, jak tam odpowiednio zbajerują różni lobbyści. No, polski naukowiec, powiedzmy, na ten moment, jak coś wynajdzie, to wcale nie staje się milionerem. To uczelnia staje się milionerem. Niemiecka kanclerz może też podnieść sprawę wdowy po zmarłym w ubiegłym roku laureacie pokojowej nagrody Nobla Liu Xiaobo, która przebywa w areszcie domowym, choć nie postawiono jej formalnie żadnego zarzutu. To jak taka ostoja wolności, tej Michalkiewicz i Korwin wam opowiadają, jaka tam wolność panuje. A to takie a tu baba standardy. Siedzi bez wyroku i dobrze i się cieszy, że żyje. Ale wspominałeś niedawno o Tuchaczewskim. No tak. To takie nawiązanie. No to z Tuchaczewskim była ta sama historia. Dopiero marszałek, wielki bohater, orderów to miał od dziurek pod nosie po tam intymne części ciała, a potem rachu ciachu, panie Stachu, za łeb wzięli. Proces i cała rodzina też poszła na rozwałkę. Odpowiedzialność zbiorowa, bez sądu, bez niczego. To są sowieckie standardy i o tym się pisze i mówi, tylko powiedziano o nobliście. A o kim nie wiemy? To mogą być tysiące ludzi, którzy tylko dlatego, że nie chcą żyć w komunistycznym piekle, są mordowani, terroryzowani, a co najmniej więzieni. I to jest partner dla tych sukinsynów pseudoprawicowych w Polsce, do jakichkolwiek rozmów o gospodarce, czy do sojuszu przeciwko Stanom Zjednoczonym. Pokażcie mi w Stanach Zjednoczonych kogoś, kto za poglądy bez sądu został skazany na uwięzienie w takich warunkach. Areszt domowy. A, to już takich wielu nie pokaże, takie przypadki. Tylko nie pokazywać mi tu terrorystów muzułmańskich oczywiście. No tak. To przejdźmy dalej. Pakistańczyk zaatakował polityka partii Merkel deską z gwoździami. Urzędnik tutaj technologia nie jednak nie wojskowa nie jest zbyt wysoka. Urzędnik i polityk partii CDU, 55-letni Bernard Mager, został zaatakowany na ulicy przez Pakistańczyka, którego wniosek o azyl został odrzucony. Politykowi udało się obronić, ale doznał obrażeń twarzy. Zdarzenie miało miejsce we wtorek rano i Mager zauważył ze swojego biura, jak Pakistańczyk Saidka uderzał deską w maskę samochodu. Polityk wybiegł na ulicę, chcąc uspokoić mężczyznę i wtedy został zaatakowany. Imigrant z Pakistanu przebywa w Niemczech od roku 2015, natomiast w 2016 roku jego wniosek o azyl został odrzucony, a mimo to dalej przebywa nielegalnie w Niemczech. Nie można go deportować, ponieważ nie ma paszportu. Ambasada Pakistanu mówi, że nie dostanie dokumentów przed upływem co najmniej roku, mówi Bernard Mager. Ale proszę zobaczyć, jaka jest desperacja tego dżentelmena, jak on... Jak bardzo chce zostać obywatelem Niemiec. Całym sercem. Że on taki patriota, że już widać, jak chce być tym Niemcem. Aż deskami macha z tego powodu. Ja nie wiem, skąd ten pęd do tego, żeby stać się Niemcem na gwałt. Nawet dwie deski pan sobie przeszykował. Ja myślę, że rząd niemiecki powinien poważnie potraktować to, no bo to jest taki przejaw patriotyzmu ze strony tego Pakistańczyka. No któż bardziej niż on nie chce być Niemcem? No, znaczy chce być Niemcem. Ja uważam, że pani Merkel powinna dać mu medal, obywatelstwo, bo to jest przejaw patriotyzmu niebywały. Nagrodę i utrzymanie do końca. No pewnie. I jeszcze jeden temat. Grupa Azoty odniosła się krytycznie do rozstrzygnięcia śledztwa antymonopolowego Komisji Europejskiej przeciwko Gazpromowi za nadużywanie pozycji monopolisty na europejskim rynku gazu. Spółka analizuje treść informacji o warunkach ugody z rosyjskim koncernem opublikowaną przez komisję.
Gazprom za pomocą polityki cenowej wpływa pośrednio na rentowność europejskich firm oraz możliwość plasowania produktów na rynku. Dopóki nie zostanie zapewniona zdrowa konkurencja na rynku europejskim, a ceny gazu nie będą porównywalne z tymi, które obowiązują na rynku rosyjskim, europejski rynek nawozów będzie zachwiany, a rosyjscy eksporterzy będą korzystać z nieuczciwej konkurencji na rynku europejskim, w tym polskim. No widać, że po raz kolejny Komisja Europejska traktuje polską gospodarkę jako przedmiot do anihilacji. Ma zniknąć, ponieważ nie wytrzyma konkurencji. No, energia, gaz, jaki kupujemy, zakontraktował pan Pawlak za swoich rządów od Rosji, czyli tam chyba tam, nie pamiętam, już nie chcę strzelać, ale najdrożej w Europie to było prawie $500 za 1000 metrów sześciennych. Tam Niemcy chyba płacili 300. No my mieliśmy największą cenę. Najwyższą. To już na starcie byliśmy w gorszej sytuacji. Ja cały czas podnoszę kwestię taką. Skoro Unia Europejska żąda, żeby tam wszystkie woreczki do zbierania psich kup w Europie były jednakowe i w jednym kolorze, to dlaczego nie kupuje dla wszystkich członków państw członkowskich Unii Europejskiej gazu od Rosji w tej samej cenie? Twój postulat z kampanii prezydenckiej i z wyborów do Europarlamentu. Znaczy, oczywiście. Skoro Unia Europejska chce doprowadzić do tego, że wszystkie gospodarki unijne mają być mniej więcej w relacji ze sobą, takie jak równy z równym, tak, to dlaczego polska gospodarka ma kupować od Rosji znacznie drożej gaz? Nikt o tym nie gada, widać Komisja Europejska z tą panią Bieńkowską, tylko rzęsy potrafi sobie przyklejać i się huśtać z górnikami, tam pijana piwem. Zupełnie to nie interesuje. Nie są polscy politycy. To nie są polscy politycy. Ja uważam, że konstrukcja tego gremium, gdzie jednak ten rząd europejski jest złożony z byłych polityków, czyli mówiąc krótko, pani Bieńkowska jest z Platformy, a niby ma dbać o, prawda, o pozycję polskie rządzoną przez nienawidzony PiS. Prawda? No to jest już jakiś absurd. Tam powinni być ludzie z aktualnej ekipy rządowej, ponieważ instytucje unijne, jeżeli tak są zarządzane, rząd europejski, czyli komisja, no, ma pokusy do sabotowania z powodów politycznych państw, z których pochodzą. Zmiana wyborów i mamy dywersanta właśnie tam. Jest to chore. I uważam, że skoro Unia Europejska chce tam prawda, ingerować w kształt polskiego systemu sądowniczego, pielęgnuje polskie korniki, to niech zajmie się rzeczami kluczowymi, czyli kupowanie hurtem gazu od Rosji dla wszystkich członków Unii Europejskiej w tej samej cenie. Ale tego nie zrobi, dlatego Unię Europejską uważam za projekt, który sabotuje polską gospodarkę, jest szkodliwy i tam za bardzo nie ma po co siedzieć. Dziękuję ci bardzo za komentarz wydarzeń. Jako, że dzisiaj mamy piątek, dzban. Kto w tym tygodniu zasłużył na... Oj, zasłużył jak rzadko kto. Tu wprawdzie osoba nie jest politykiem aktywnym, tylko na razie sobie gniazdko przygotowuje w polityce, ale jest tak aktywna, że może zawstydzić niejednego. No, słynne słowa pani wypowiedziane do Straży Marszałkowskiej. Proszę wyjść stąd. Tu jest nasza kuchnia. Powiedziała to w holu Sejmu pani Iwona Hartwich. Nie wiem, gdzie ją pokazywać. O, mamy panią Hartwich. Widać, że te twarze tych pań no, to budzą tak głębokie zaufanie, że gdyby takie trzy harpie gdzieś mnie spotkały na ulicy, to bym trzymał się za portfel i za wszystko. No to nigdy nie wiadomo, co człowiekowi się przytrafi. Także za to, że zamieniła nie tylko Sejm w kuchnię, ale w burdel, w bardachę. Jeszcze nie jest politykiem, a już Polskę zamienia w gówno. Ambicjonerka polityczna. Tak, tylko ma pewien problem. Jedyna partia, która z racji temperamentu i potencjału intelektualnego mogłaby zrobić karierę, czyli Nowoczesna, no to ledwo przebiera w miejscu. I rozumiem desperację pani Schering-Wielgus, która z tymi paniami się zadaje, bo tam powiedzmy poziom tych pani jest zbliżony, nikt kompleksów nie odczuwa, dzban zasłużony. Pani kłamczucha leci do dzbana. To jeszcze cię poproszę o kalendarium. Proszę bardzo, tylko łyk wody, bo dzisiaj muszę pyskować samodzielnie. Co się wydarzyło 25 maja w Polsce i na świecie? W 1455
Wojna trzynastoletnia, zwycięstwo wojsk polskich nad pruskim pospolitym ruszeniem w bitwie pod Iławą. W 1477 Wictworz w Krakowie rozpoczął pracę nad ołtarzem mariackim. Co ciekawe, Wictworz miał różne perypetie życiowe już po powrocie do Norymbergi. Wplątał się w kłopoty finansowe. Pożyczył dużą kwotę pieniędzy jednemu kupcowi, który zbankrutował. Stworz, nie mogąc odzyskać pieniążków przed sądem, w marcu lub kwietniu 1503, czyli to już było ile? 30 lat po rozpoczęciu prac nad ołtarzem w Polsce, podrobił weksel, na którym postawił fałszywy podpis i pieczęć. Fałszerstwo zostało wykryte. No, artysta schronił się do klasztoru, gdzie jego syn był zakonnikiem. Mówiąc krótko, stanął przed sądem, był sądzony. No i cóż, cudem uniknął kary śmierci lub oślepienia, ale jednak ograniczono się do wypalenia rozgrzanym żelazem piętna na obu policzkach i nakazania nieopuszczania miasta do końca życia. No taki to miał w swojej ojczyźnie perypetie Wictworz. W Polsce, jak sądzę, był bardzo ceniony. W 1520 wojna polsko-krzyżacka. Wojska hetmana Firleja zdobyły zamek krzyżacki w Pokarminie, wówczas Brandenburgu. Tego samego dnia pierwsze oddziały koronne dotarły pod Królewiec. W 1948 w Warszawie w więzieniu na Rakowieckiej wykonano wyrok śmierci narodmistrzu Witoldzie Pileckim. W 1975 w Warszawie zakończył się 27 wyścig pokoju. Po raz czwarty i ostatni w swojej karierze zwyciężył Ryszard Szurkowski. No, polscy sportowcy, w tym kolarze, byli ukochani przez naród, zwłaszcza jak w różnych w rywalizacji sportowej pokonywali sportowców radzieckich. Ja pamiętam, wtedy do podstawówki chodziłem, oglądało się ten wyścig pokoju. No i tam każde prześcignięcie o pół koła kolarza radzieckiego przez Polaka, to wszystkie ręce w górę, szał, no to wydarzenie o charakterze patriotycznym. Świadczyło to o tym jednak, jak Polacy nie cierpią tego jarzma sowieckiego i przynajmniej w dziedzinie sportu mogliśmy ich zwyciężyć. Pokonać. Ale pobić, tak jak bokserzy, co wczoraj mówiliśmy, pobić było najlepiej. W 1990 Polska złożyła Brukseli oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską. Już 90. W 97 odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji RP. Tak bardzo bronionej przez kodziarzy. To jest ciekawe. Ciekaw jestem, czy ktoś z nich ma egzemplarz taki świeżo drukowany wówczas, czy to są tak na bieżąco, na potrzeby tej takiej awantury politycznej drukowane. Powiem dlaczego. Frekwencja wynosiła niewiele ponad 40%. A. Mało tego. Na tak głosowało 53%, na nie 46%, bo proszę mapkę. Czyli nieduża różnica. No w zasadzie, to powiedzmy sobie szczerze, to była jakaś zupełna kpina. I tutaj mamy mapkę. Te na czerwono i bordowo województwa tutaj zostało odrzucone. Im bardziej bordowe, to tam było 70% na nie. Także tak wyglądała mapa Polski. I powiedzmy sobie szczerze. Ile osób głosowało w sumie? 6 milionów. Ta konstytucja nie cieszyła się w ogóle zainteresowaniem, a tym bardziej poparciem Polaków. 6 milionów. 6 milionów wziął udział. Dobra, lecimy dalej. W 2009 wystartowało Radio Wnet. Wszystkiego najlepszego. Świat. W 1085 Rekonkwista, król Kastylii, wyzwolił Toledo spod panowania Maurów. W 1720 do portu w Marsylii przypłynął z Bliskiego Wschodu statek,
którego chorująca załoga wywołała dwuletnią epidemię dżumy z ponad 40 tysiącami ofiar śmiertelnych. No tak to bywa, jak się rozwłóczą i jacyś obcy też przepłyną. W 1734 wojna o sukcesję polską, zwycięstwo wojsk hiszpańskich nad austriackimi w bitwie pod Bitonto. Nawet nie wiem, gdzie to jest to Bitonto, niech się każdy sprawdzi. I to jest ciekawe. Wojna o sukcesję polską była toczona w Europie w latach 1733-35 między koalicjami Francji, Hiszpanii i Bawarii, a Austrii, Rosji, Prus i Danii. Przyczyną wojny była rywalizacja o koronę polską Stanisława Leszczyńskiego, którego Francja popierała, i Augustem III Sasem, który miał poparcie Prus, Austrii i Rosji. No, pierwsza wojna światowa, jak nic. Przykre było to, że to jednak Polacy sami nie mogli sobie wybrać króla bez zaangażowania aż tylu państw. Dalej, w 1895 irlandzki literat Oscar Wilde został skazany na 2 lata ciężkich robót za homoseksualizm. Ciekawe, czemu przeszło. W 1922 Lenin doznał pierwszego z serii udarów mózgu, które uczyniły go niezdolnym do sprawowania władzy. W 1926 w Paryżu agent radzieckiego OGPU, czyli wywiadu wojskowego, Scholem Schwarzbart, zastrzelił prezydenta Ukraińskiej Republiki Ludowej na uchodźstwie Symona Petlurę. Dalej, w 1928 sterowiec Italia rozbił się na biegunie północnym. Była to wyprawa włoskiego sterowca, dowodził generał Umberto Nobile, wyprawa na biegun północny. W drodze powrotnej maszyna była oblodzona, upadła, rozbiła się, sam dowódca miał złamaną nogę. No, tam akcja ratunkowa różnych państw doprowadziła do uratowania ocalałej załogi. Wiele państw podjęło takie działania solidaryzujące się, między innymi przedwojenna Polska Poczta dała sygnał, że ktokolwiek ma coś do powiedzenia w sprawie tej katastrofy, to może za darmo korzystać z usług, na przykład wysłać telegram. No oczywiście był to taki gest kurtuazyjny, no kto miał w Polsce coś wiedzieć, co się dzieje na biegunie północnym, ale to taki piękny gest. I tu taka anegdota: do jednego urzędu pocztowego gdzieś tam na Lubelszczyźnie podchodzi kupiec z brodą i mówi: dzień dobry, ja w sprawie generała Nobile. Dostaje druczek, oczywiście, depesza będzie za darmo. I on depeszuje w następujący sposób. Aaron Rosenstein, Łódź. Panie Rosenstein, natychmiast jedź pan ratować generała Nobile. A jak pan nie masz czasu, przyślij mi pan tymczasem towaru za 1000 złotych. I dalej. Nie wiem, po co to opowiadam. Na początek weekendu. No tak. Mimo wszystko chcę państwa wprowadzić w jakiś dobry nastrój. W 1953 na amerykańskim poligonie atomowym w Nevadzie z działa wystrzelono po raz pierwszy pocisk atomowy. Przedtem były bomby, a potem już z armaty. W 1973 ukazał się debiutancki album Mike'a Oldfielda Dzwony rurowe. Co ciekawe, Oldfield próbował wydać ten album w wielu znanych wytwórniach muzycznych, ale wszystkie mu odmawiały, niektóre uważały, że nikt nie będzie słuchał tego typu muzyki. No tak, ponawiano to wydawnictwo w 92 roku, w 98, no i także z okazji 30-lecia płyty w 2003. No jak to tak się na takich starych wygach oprze, to nic z tego nie będzie. No jednak trzeba ludzi niepokornych, zwłaszcza w sztuce. W 77 premiera filmu Gwiezdne Wojny. Pamiętam to, akurat wtedy kończyłem podstawówkę. Wybrałem się na ten film, zrobił na mnie szokujące wrażenie. To taki pierwszy film z takimi efektami, że od pierwszej sekundy filmu. Pamiętam z jednym kolegą, to chodziliśmy przez całe wakacje, tak raz w tygodniu na te Gwiezdne Wojny.
Tak ci się spodobały. No, a że wówczas nie mieliśmy takich środków jak dzisiaj, żeby tam obejrzeć w internecie, czy kupić kasetę chociażby, to dopiero było za parę lat, to nagraliśmy sobie ten film na magnetofon kasetowy, sam głos. I słuchaliście. I się nie śmiejcie, no wtedy tak, tak było. Przynajmniej słyszeliśmy, co się dzieje. W 1980, zresztą dalsze losy tego filmu, no uważam, że całkowicie skundliły tę ideę, no bo tam jeszcze trzy części, pierwsze to są znośne, potem to już taka masuwa, byle nawalić kolejnych odcinków, także nowi złotopolscy się zrobili z tego, tylko w dalekiej przyszłości to już strasznie zdewaluował się film ten w moich oczach, ta produkcja tych gównianych gadżetów takich, to już w ogóle przechyliło to szale goryczy. Jedno z najpiękniejszych wydarzeń mojego późnego dzieciństwa, jakim był ten film, to się obróciło w taką w tasiemiec taki science fiction. No szkoda bardzo. W 1980 na mityngu w niemieckim Eberstadt Jacek Wszoła ustanowił rekord świata w skoku wzwyż 2,35. W 2009 Korea Północna przeprowadziła próbny wybuch bomby atomowej. No patrzcie, jakim szybko idzie. A w 2012 wojna domowa w Syrii. 108 osób zginęło, 300 rannych w masakrze dokonanej przez syryjską armię i prorządową milicję na cywilach w miejscowości Hula koło Homs. Urodzili się w 1944 Frank Oz, amerykański aktor głosowy, lalkarz i reżyser. Właściwie nazywa się Frank Oznowicz. Niektórzy mówią, że Franciszek Oznowicz. Animował lalki takie jak Ciasteczkowy Potwór w ulicy Sezamkowej, w Mapetach, Misia Fazji, Panny Pigi, Orła Sama, Zwierzaka oraz Szwedzkiego Kucharza. A w 80 roku George Lucas zaangażował Oza do kierowania lalką Jody. Kilkakrotnie wystąpił też w filmach jako aktor, między innymi jako strażnik więzienny w Blues Brothers i w Nieoczekiwanej Zmianie Miejsc. Nie wiem, kogo w Nieoczekiwanej Zmianie Miejsc grał, nie pamiętam. W 1960 urodziła się polska piosenkarka Majka Jeżowska. W 1961 Robert Brylewski, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, członek zespołów Kryzys, Brygada, Kryzys Izrael i Armia. Zmarli. A propos, w 1926 Szymon Petlura, ukraiński polityk socjaldemokratyczny i narodowy, naczelny dowódca wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej, prezydent, dziennikarz, publicysta. Urodził się w Połtawie na Ukrainie, w rodzinie o tradycjach kozackich. Uczył się w seminarium duchownym. Pracował jako dziennikarz. Był socjalistą uznającym odrębność narodową Ukrainy. Od obalenia caratu związany z organizacjami dążącymi do odbudowy niepodległego państwa ukraińskiego. Od sierpnia 19 roku toczyły się w Warszawie poufne rokowania polsko-ukraińskie, początkowo wojskowe, później polityczne, w sprawie rozgraniczenia terytorialnego pomiędzy Ukraińską Republiką Ludową a Polską i wzajemnej współpracy skierowanej przeciw Armii Czerwonej i Rosji Sowieckiej. W 19 roku delegacja Ukraińskiej Republiki Ludowej pod przewodnictwem Andrija Liwickiego zawarła porozumienie terytorialne i graniczne z Polską w formie deklaracji, które 7 grudnia 19 zaaprobował przybyły do Warszawy sam Petlura. 21 kwietnia 20 roku Petlura zawarł układ sojuszniczy z Polską i od polsko-ukraińskiej ofensywy na Kijów do zawieszenia broni w wojnie polsko-bolszewickiej 12 października 20 był jedyną uznawaną międzynarodową głową państwa Ukrainy dzięki uznaniu przez Polskę tej współpracy. Po wycofaniu międzynarodowego uznania Ukraińskiej Republice Ludowej po przegranej wojnie z bolszewikami przez Ukrainę, co było jednym z warunków traktatu ryskiego, przebywał w Polsce. Po żądaniu wydalenia przez dyplomację sowiecką był ukrywany w Polsce przez Henryka Józewskiego i Stanisława Stępowskiego w ich mieszkaniach i domach przy tolerancji władz polskich. Dopiero po objęciu władzy przez koalicję
tak zwanego hienopiasta, powiem co to było, został zmuszony do opuszczenia Polski. W 23 roku w Budapeszt, Wiedeń, Genewa, ostatecznie w Paryżu wylądował. Tam został zamordowany przez tego Scholema Schwarzbarda. Zginął zapewne z inspiracji OGPU, czyli wywiadu tej bezpieki wojskowej sowieckiej, choć kwestia inspiracji zamachu nie została wyjaśniona jednoznacznie. Schwarzbart podczas procesu w Paryżu utrzymywał, że morderstwa dokonał w akcie zemsty za wymordowanie jego rodziny na Ukrainie w okresie rządów Petlury i został przez ławę przysięgłych uniewinniony. Sam Petlura został pochowany na paryskim cmentarzu Montparnasse. Wielu jego żołnierzy, którzy osiedli po 20 roku w Polsce, spoczywa na cmentarzu przy ulicy Lipowej. W tej części prawosławnej są ich groby i niejednokrotnie odwiedzamy te groby, bo to byli ci Ukraińcy, z którymi Polska współpracowała i myślę, że nie traćmy nadziei, że tak jeszcze może być w przyszłości. Sam hienopiast, była to potoczna nazwa koalicji parlamentarnej w Sejmie II Rzeczypospolitej, tworzyła zaplecze rządów Witosa. W skład wchodziło Stronnictwo Ludowe Piast, Chrześcijański Związek Jedności Narodowej i to byli generalnie chadecy i endecy oraz ludowcy. No, widać jakoś tam niektórzy do dziś niespecjalnie mają ochotę pogonić kota ruskim do spółki z Ukraińcami, tylko korzenie głupoty sięgają lat 20. XX wieku. W 1948, już mówiłem, ale warto jeszcze raz wspomnieć, Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz AK, powstaniec warszawski, więzień i organizator ruchu oporu w obozie Auschwitz. W 1948 zamordowali go komuniści. W 1957 zmarł Wacław Kostek-Biernacki. Też ciekawa postać. Znienawidzony przez zwłaszcza ONR. Polski pułkownik piechoty. Poeta, prozaik, polityk sanacyjny. Działał w PPS-ie, ale na krótko też się zaciągnął do Legii Cudzoziemskiej. Był legionistą, potem oficerem Wojska Polskiego, krótko wojewodą nowogródzkim, następnie wojewodą poleskim, odpowiadał za organizację i nadzór nad miejscem odosobnienia w Berezie Kartuskiej, określane jako taki polski obóz koncentracyjny. Tam siedzieli komuniści i narodowcy i tam zorganizowano im, powiedzmy sobie, bardzo przykry pobyt. Mm-hmm. Siedzieli tam bez sądu zresztą. We wrześniu 1939 wraz z kwaterą główną wodza naczelnego przekroczył granicę rumuńską, był internowany do 1944. W 1945 Rumunii wydali go władzom komunistycznym w Polsce. Na ich polecenie został osadzony w więzieniu na Mokotowie. W więzieniu był traktowany gorzej niż więźniowie Berezy, a po 8 latach pobytu wytoczono mu proces, czyli siedział 8 lat dopiero potem proces. Tak jak w Chinach. W 1953 został skazany na karę śmierci w oparciu o dekret o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego. Tak jakby komuniści się martwili klęską wrześniową, chociaż chcieli rozpieprzyć Polskę. Uznano go winnym tłumienia ruchu rewolucyjnego, faszyzowania kraju, szkalowania i zohydzania Związku Radzieckiego, gdyż pełniąc funkcję wojewody wypełniał politykę sanacyjnego rządu. No a jaką miał wypełniać, jak był wojewodą? Dławił ruchy mas pracujących. Dławił. Słuchaj, słucham tego pierdolamenta komunistycznego. Nie mogę całego zdania bez. Dławił ruchy mas pracujących miast i wsi oraz wynaradawiał ludność ukraińską i białoruską. Jak można dławić ruchy? Widać można. No można. Sąd Najwyższy po apelacji zamienił wyrok śmierci na 10 lat więzienia, jednak w 1955 z powodu złego stanu zdrowia został zwolniony z więzienia, zmarł niedługo potem w 1957 w Warszawie, pochowany w Grójcu. W 2011 zmarł aktor Edward Żentara. Popełnił samobójstwo w swoim mieszkaniu
w Tarnowie, grał w takich filmach jak Karate po polsku czy Siekieryzada, główne role tam grał. A w 2014 zmarł sługa Boży Wojciech Jaruzelski. Polski generał armii, zaraz polski. Działacz komunistyczny, polityk, minister obrony, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, przewodniczący Rady Państwa, premier, prezydent. To ciekawe, 24 września 1985, gdy jeszcze reżim komunistyczny dobrze się tak trzymał, propagandowo przynajmniej, po zdławieniu Solidarności, która dławiła, też dławiła ruchy władzy komunistycznej, Jaruzelski spotkał się w Nowym Jorku z Dawidem Rockefellerem w obecności Zbigniewa Brzezińskiego. Omówiona została inwestycja Rockefellera w rolnictwo i działalność Fundacji Rockefeller w Polsce. A na czym polega działalność Fundacji Rockefellera? Jest to organizacja filantropijna, no oczywiście, z siedzibą w Nowym Jorku. Jej celem jest wspieranie dobra ludzkości na całym świecie. No proszę, jak ładnie. A czego tak skromnie? A czego nie we wszechświecie? Dobra ludzkości na całym świecie. No interesujący pomysł. Od 1985 roku zresztą fundacja jest obecna w Polsce, czyli Jaruzelski wprowadził to towarzystwo tutaj. Co dalej? Na krótko przed śmiercią się wyspowiadał oraz przyjął katolickie sakramenty. Mimo deklarowania się przez większość życia jako ateista, zwłoki zostały skremowane. Kancelaria prezydenta RP zwróciła się do rodziny zmarłego z propozycją zorganizowania pogrzebu państwowego z honorami. Kancelaria prezydenta się zwróciła w 2000... A kto był prezydentem w 2014? No Bronisław. Bronisław umiłowany, no oczywiście. Rodzina propozycję kancelarii przyjęła, no jeszcze by nie przyjęła. Prezydent Warszawy, nasza Hania kochana, zgodziła się na pochówek prochów generała na cmentarzu na Powązkach i w imieniu miasta nieodpłatnie przekazała kwaterę na ten cel. A no co jakie to? Ona jej? Ma dobre serduszko. No, ale patrzcie, tak to te kamienice to do siebie, a tak to od siebie. Od siebie. No to, a tu się czepiają, taka dobra pani. Pogrzeb odbył się w katedrze polowej, była msza żałobna w katedrze polowej Wojska Polskiego. Odprawił ją biskup polowy Wojska Polskiego Guzdek, ten co to okazał się zbuntować przeciw Macierewiczowi, zdrajca Guzdek, wraz z księżmi Bonieckim i Lemańskim. Ale trio. I Wojciechem Drozdowiczem z Bielan, tego łajdaka nie znam. Urna z prochami zmarłego nie była obecna w świątyni. Czyli co oni chowali? No właśnie co? Nic. Nic. Jeszcze został nazwany demonstracyjnie w czasie tej chucpy sługą Bożym. Co ciekawe, małżonka, wdowa po Wojciechu Jaruzelskim, narzuciła na siebie biały szal. Czyli taką żałobę miała. No tak widać, nie bardzo żałowała. Białą. Aha. No tyle na dziś. Dziękuję bardzo. To teraz ja z ogłoszeniami. W najbliższą niedzielę 27 maja o godzinie 17 w Patriotycznym Centrum Kultury Idź Pod Prąd przy ulicy Chopina 4A odbędzie się wykład pod tytułem Nie tylko husaria, czyli kto bronił Rzeczpospolitej na polach bitew w wieku XVI i XVII. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny. A o godzinie 19, też 27 maja, polska premiera filmu Genezis – Raj utracony. Naukowy komentarz i artystyczna wizualizacja 6 dni stworzenia. 27 maja o godzinie 19, Patriotyczne Centrum Kultury Idź Pod Prąd, wstęp wolny. Może ty jakoś zachęcisz naszych widzów, żeby no zapraszam. Przyszli obejrzeć. Obejrzałem ten film i muszę powiedzieć, o ile w Polsce te kwestie ewolucjonizmu i kreacjonizmu są traktowane albo z przymrużeniem oka, albo w ogóle się ich nie traktuje nijak, o tyle ten film skłania do głębszej refleksji. Zwłaszcza to mówię do osób uważających się za wierzące. Mam wrażenie, że w polskim katolicyzmie to sprawy wiary i relacji nas z Bogiem zostały ograniczone do spraw obrzędów, czy do niezbędnego minimum codziennego uczestnictwa w mszy świętej, bez głębszej refleksji.
Dlatego tak łatwo polskich katolików jest robić w konia na różnych odcinkach. O ile to nie jest film o jakimś charakterze, powiedzmy tam, propagandowo-politycznym, wręcz przeciwnie, opowiada o sprawach związanych z przyrodą i stworzenie świata jest tutaj pokazane razem z tekstem, podparte tekstem Biblii, to widać, że w sprawach religii, naszych relacjach z Bogiem, to są bardzo istotne kwestie tego, jak wygląda wszechświat. Jak funkcjonuje wszechświat? Jak świat przyrody pojawiał się na naszym świecie? No bo tutaj, powiem szczerze, bardzo mocno można zakwestionować dotychczasową linię oficjalną nauki w kwestii pochodzenia życia na Ziemi, tego, jak gatunki powstawały, w jakiej kolejności, prawda, kwestie skamielin, dlaczego są tu, a nie tam, jak wszechświat w ogóle się rodził, dlaczego tak wygląda i co się z nim dzieje. Myślę, że dla osoby wierzącej to, jak własne nasze małe ja ustawimy do relacji ze światem przyrody, z Ziemią, jej losami i całym wszechświatem, to może nas postawić w zupełnie innej relacji z Bogiem, bo to jest, myślę, chronologia myślenia bardzo ważna, żeby nie ograniczyć naszej wiary wyłącznie do obrzędów, komentowania encyklik i, powiedzmy, takich zwykłych kwestii obrzędowo-świątecznych. Tutaj naukowcy wypowiadają się na ważne pytania i oni stawiają czasem pytania, na które nie dają odpowiedzi, tylko mówią: zastanów się, czy tak mogło być. Czy tak musiało być? Nakłaniają do myślenia. Tak, ja myślę, że religia, wiara w Boga, a myślenie i nauka wcale niepotrzebnie były ustawiane w kontrze. To jest całość, konsekwentna całość i trzeba iść tym tropem. Czyli 27 maja o godzinie 19 możecie Państwo obejrzeć razem z nami ten film. Wystartowaliśmy z nowym kanałem na YouTube, Idź Pod Prąd na żywo. Ten kanał będzie nam służył tylko do transmitowania programów na żywo. Po zakończeniu danego programu ponowne odtworzenie będzie możliwe na pozostałych naszych kanałach, które tworzą archiwum. Mega Kościół, Idź Pod Prąd TV. Prosimy o subskrypcję. Przez kilkanaście dni będziemy nadawać na dwóch kanałach jednocześnie, czyli na Mega Kościół oraz Idź Pod Prąd na żywo. Polecamy nową notkę na stronie Ruch 11 listopada. Państwowy Alior Bank dyskryminuje partię Ruch 11 listopada. Oraz na stronie Mega Kościół, pierwszy doktor ze środowiska Mega Kościoła, Idź Pod Prąd TV o doktorze Tymoteuszu Chojeckim. W najbliższą sobotę 26 maja klub Idź Pod Prąd Londyn ponownie spotyka się na cmentarzu w South Ealing w celu rekonstrukcji grobów polskich bohaterów. Prócz regularnych prac porządkowych ruszamy również z nową akcją Podnieś Krzyż. Nie pozwólmy, by krzyż, symbol chrześcijaństwa, leżał porzucony na ziemi. Otóż to. I najbliższe dni prawdy o Chinach, czyli projekcja filmów W imię Konfucjusza i Trudno uwierzyć, oraz komentarz redaktor Hanny Shen i Marcina Hakemera Fernandeza w Bydgoszczy w piątek 8 czerwca o godzinie 18 w Domu Kultury Modraczek, ulica Ogrody 15. Olsztyn, sobota 9 czerwca o godzinie 16 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie przy ulicy Prostej 38. I Londyn, sobota 9 czerwca, godzina 18, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. I zachęcamy do promowania raportu rotmistrza Pileckiego. Dziękujemy pani Hani Shen za inicjatywę. Rozpowszechniamy na Facebooku i gdzie się da. I dzisiaj o godzinie 19.30 warsztaty biblijne. Czy Ameryka wygra tę wojnę? Zapraszamy do oglądania. A ja Państwa zapraszam na godzinę 18 na serwis i 18.15 na odpowiedzi na Państwa pytania. Marian Kowalski komentował bieżące do zobaczenia. Wydarzenia. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
ciebie. Co otwę w mogiłach, chlesła duszę, Jezus w niebie. To dla ciebie, mistrzu mój, rodmistrzu wspaniały. Tak samo jak ty, kiedyś walczym o zmiany. Piszę dziś ten list, mam nadzieję, że dasz go. Nie idziemy prosto, idę tak jak ty pod prąd. Piszę to szacunku i nie jest to porównanie. Siedzisz tam gdzieś w murach i czytasz mnie każde zdanie. Uwaga cię wyróżnia, boś w każdym calu męski. A twoje nazwisko brzmi dumnie Witold Pilecki. Zawsze stałeś twardo, boś bity, poniżany. Większość tego życia to walka i ciągłe rany. My się nie poddamy, zniszczymy czerwone bramy. Dopiero po śmierci doczekałeś się dni chwały. Jesteś dla mnie solem, opuściłeś bramę Auschwitz. A przód to tobie, dla mnie to więcej niż zaszczyt. Mówię właśnie o tym, to będzie mnie wyniszcza. Ten kawałek dedykuję dla mojego rotmistrza. Polska nie zapomni, każdy patriota pamięta. Witoldzie Pilecki, rotmistrza armii wyklęta. Mówię właśnie o tym, to będzie mnie wyniszcza. Ten kawałek dedykuję dla mojego rotmistrza. Polska nie zapomni, każdy patriota pamięta. Witoldzie Pilecki, rotmistrz armii wyklęta. To za Bóg dla ciebie, dziś otwiera bramy nieba. Przechodź jak Filip przez nie w stroju żołnierza. Dobrze o tym wiem, że nas teraz jest z nami. Bo dzisiaj patriot często mylą z faszystami. To polski patriota, co zdradził, zbudzą strach. Odwaga i męstwo, który tobie się świat. Nadchodzi nasz czas stawiać rotmistrzowi pomnik. Nasze pokolenie o nim nigdy nie zapomni. Żona twa płakała, dzieciom brakowało ojca. A za twoje czyny dzisiaj dziękuję ci Polska. To wojownik, który sam sercem nosi orła. To patriota, który był dumny z polskiego godła. Tamtejszym tyranom ty śmiałeś się prosto w twarz. Nie ugielić się, nawet nie ma na to szans. Jeszcze nie zginęła nasza Polska ukochana. A za taką walkę rotmistrzowi cześć i chwała. Mówię właśnie o tym, to będzie mnie wyniszcza. Ten kawałek dedykuję dla mojego rotmistrza. Polska nie zapomni, każdy patriota pamięta. Witoldzie Pilecki, rotmistrz armii wyklęta. Mówię właśnie o tym, to będzie mnie wyniszcza. Ten kawałek dedykuję dla mojego rotmistrza. Polska nie zapomni, każdy patriota pamięta. Witoldzie Pilecki, rotmistrz armii wyklęta.